Droga Pani Waszyngtono, jestem Pani fanem. W wolnym czasie czytam Pańskie świetne felietony. Świetne. Niestety ostatnio brakuje mi wolnego czasu, gdyż jestem oskarżona o morderstwo. Zapewniam, jestem niewinny. Potrzebuję nowego spojrzenia na sprawę. Zwracam się do Pani o pomoc. Jest Pani moją ostatnią nadzieją. Z poważaniem, Henryk Miodek. Szanowny Panie Henryku, pomogę Panu. Spotkajmy się w kawiarni przy ulicy Kwiatowej 13 o godzinie 16. Będę czekać. Z poważaniem, Waszka P. Ale tłoczno w tej kawiarni. Och, Pani Waszyngtono, miło mi poznać. Mnie również. A, moment. Cynthia! Już! Już! Pani Waszyngtono, Bączek Miodek. Usiądź Pani. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, Waszyngtono. Proszę Pani, przejdę od razu do rzeczy. Proszę. Cynthia, akta! Sytuacja nie wygląda najlepiej. Jestem oskarżona o zabójstwo. Gwarantuję, tak jak zresztą pisałam w liście, jestem całkowicie niewinny. Co prawda, dowody świadczą mocno przeciw mnie, gdyż znaleziono włos. A później wyrzucę zamówienie. Przy ciele zabitego włos należał do mnie, a przynajmniej tak twierdzą policjanci. Nie szukali za bardzo dowodów. Znaleźli jeden i stwierdzili, że jest on niezbity. Prawdopodobnie zostanę skazany. Ale nie mam takiej możliwości. Ja takie rzeczy nigdy w życiu nie robiłam. Nie wiem. To umowa o nowe filiżanki. Proszę podpisać. Cynthia, nie teraz. Proszę Pana, właśnie przyjechali. Nie mam po prostu procentowej pewności, że coś zrobię. Wiem, ale nikt nie może ze mnie nic zrobić. Wszyscy prokuratorzy są przeciwko mnie, a żaden adwokat nie chce się podjąć mojej sprawy. Twierdzą, że jest całkowicie przegrana. Liczę na to, że w tych aktach znajdzie Pani pewne niedociągnięcia, które wskażą moją niewinność. Spróbuję się skontaktować z policjantem w służbie cywilnej. Mam nadzieję. Napiszę Pani imię i nazwisko tego policjanta, który prowadzi moją sprawę. Skontaktujmy się. Cynthia, coś do pisania. I mój numer telefonu. Proszę dzwonić, jeżeli tylko coś Pani wejdzie. Dobrze, zapoznać się z tymi aktami. Dziękuję bardzo, Pani. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cynthia, wychodzimy! Czy skontaktowałam się z Zygfrydem Gąski z tej strony Waszyngtona Bączek? Mam do Pana bardzo ważną sprawę. Musimy się spotkać jak najprędzej. Przyjdę do Pana. Do widzenia. Proszę Pana, będę go bronić. To są złe dowody. Ktoś podrzucił jemu ten włos. Dowody są dobre. Nie są dobre. Czytałam te akta i to nie jest tak, jak miało być. Wszystko jest sprawdzone. Proszę Pana. Będę go bronić? Niech Pan jeszcze raz przejrzy te akta! Sprawa jest zamknięta! Jak to zamknięta? Tak, słucham? Co? Następne morderstwo? Tak, już ja. Tak, Henryk? Co? Siedzisz w więzieniu? Już jadę! Pamiętasz, co mówili o tym w telewizji, ten razem z Miodkiem? Tak, głośno. Zamknąłeś już go? Tak.
Zamknąłem. O, dobrze. Jak to? Mojego klienta zamykacie w więzieniu? Proszę się. Owszem, bo pani klient zabił już dwie osoby. Nie można trzymać takich seryjnych morderców. To nie jest morderca! Jasne. To jest porządny człowiek! Tak. Jakie wy macie w ogóle dowody? Widzi pani? To jest włos pani klienta. Zabieramy go, żeby jeszcze raz sprawdzić DNA, ale jestem pewien. Nie, nie powiedziałam ci wszystkiego. Ci ludzie, którzy zginęli, znam go. Pracowałam z nimi nad jednym projektem. Był warty kupę szmalu. Nie zgadzaliśmy się. Kłóciliśmy się. Wiedziała o tym zresztą cała firma. Wydaje mi się, że ktoś w tym nie jest. A żeby to udowodnić, musi pan zrobić jakiś postęp. A jaka będzie w tym moja rola? Ogłosi pan w filmie, że uciekł z więzienia. No, jak my się teraz podzielimy tą kasą? Dzień dobry. Komisarz Zygfryd Gąbka. Dzień dobry. Chciałem państwu powiedzieć, że Henryk Miodek uciekł z więzienia. Uciekł. Tak. Jak to uciekł? Nie wiem, jak to zrobił. Poszukał jakoś kamery. Po co nam pan to mówi? Ponieważ on jest seryjnym mordercą i może chcieć was zabić, bo zabija na razie wszystkich z projektu. No więc mordercą będą może pozwalać. Henryk, to by się spodziewał. Nie mam taka pewna. Wiedzieliście, że to ja zamordowałam te trzy osoby. Może pani Waszko opowie. Tak więc, kiedy siedziałam przy swoich dokumentach wieczorem, spojrzałam na kubek pełnej kawy i przypomniała mi się od razu umowa, którą Henryk podpisywał z Cynthią. I od razu pobiegłam do komisariatu i wtedy miałam plan z komisarzem. Wtedy nie wypuściliśmy pana Henryka. To był jak to jest ten, żeby złapać prawdziwego mordercę. Ale nie udało się. Ale jaki był twój motyw? Co ja ci zrobiłem? I pytasz się jeszcze co? Tak? W grę wchodziły wielkie pieniądze. 4 miliony, tak? I zrobiłaś to tylko za pieniędzy? Dałbym ci, gdybyś poprosiła. Jasne. A to nie chodziło tylko o pieniądze. O co? O ciebie. Kocham cię, ale ty mnie na mnie zauważasz. Cindy? Sandra? Cynthia! Nazywam się Cynthia! Wyprowadź ją! Wskazuję cię na dobrą wodę! Nie! Kocham cię! Waszko, tak Henryku? Nie powiedziałam ci jeszcze wszystkiego. Kocham cię. No w ogóle to skąd dowiedzieliście się, że to ja popełniłam te morderstwa? Może pani Waszko nam opowie. Pewnego wieczoru, kiedy siedziałam przy dokumentach,